Chciałbym przeczytać fragment z Ewangelii Łukasza. Jest to 19 rozdział, znana nam historia o Zacheuszu. I króciutko tylko usłużę. Jest to strona 1124, rozdział 19 Ewangelii Łukasza. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest. Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Żyjemy w czasie Bożej łaski. Jest to wspaniały czas darowany nam od Boga. Czas, w którym każdy człowiek może z Bogiem się pojednać. Jest to bardzo ważny czas, ponieważ innego już czasu nie będzie. Tak w swojej prostocie darowanego nam przez Boga, żeby człowiek mógł się upamiętać, żeby mógł znaleźć się w Królestwie Bożym, już nie będzie takiego czasu. Dlatego jest to bardzo ważne. Wiemy, że ten czas stał się dzięki Bożej łasce, że to stało się przez Pana Jezusa Chrystusa, że On za nas poniósł ofiarę, uczynił doskonałe dzieło, przez które każdy człowiek może być zbawiony, każdy grzeszny człowiek może pojednać się z Bogiem właśnie przez tę ofiarę. I tak jak tutaj mamy czas łaski, tak historia, którą przeczytałem, nie dotyczy czasu łaski, czasu zakonu jeszcze. Ale był to też bardzo ważny czas. Tak jak wszystko na tej ziemi i my, którzy żyjemy w pewnym czasie. Każdy ma w swoim życiu taki czas. Czas urodzin, czas odejścia z tego świata. Mamy ten czas życia na tej ziemi. Mamy też czas, kiedy możemy na swojej drodze spotkać Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak właśnie Zacheusz. On miał swój czas. Był człowiekiem bogatym i miał bardzo wysokie też stanowisko. Czytamy, że był przełożonym nad celnikami. A więc myślę, że osiągnął bardzo dużo, jak na to życie. Wiele osób dąży do tego, żeby być bogatym, żeby to życie przeżyć właśnie w bogactwie. Wydaje się, że bogactwo zapewni nam coś, co sprawi, że nie będziemy się o nic troszczyć. Myślę, że to jest złudne bardzo. I osiągnął też stanowisko, jak wiele osób dzisiaj dąży do tego, żeby właśnie jakieś stanowisko osiągnąć w tym świecie. Żeby mieć jakieś znaczenie dla innych ludzi, tak? I widzimy, że ten człowiek to miał. Ale kiedy czytamy tutaj jego historię, okazuje się, że ten człowiek zapragnął widzieć Pana Jezusa. Wiemy, że właśnie Pan Jezus też miał swój czas, żyjąc na tej ziemi, czas 3,5 roku, kiedy służył, kiedy chodził i zwiastował Królestwo Boże i kiedy dokonywał znaków i cudów. I to sprawiało, że ludzie chcieli go zobaczyć, że chcieli go poznać. Kto to jest? Co to za człowiek? I właśnie w sercu właśnie Zacheusza zrodziło się takie pragnienie. I to tak jest, kiedy słyszymy wieści, które słyszymy na przykład o Ewangelii, z Ewangelii o Panu Jezusie Chrystusie, one wzbudzają w naszych sercach, w nas samych taką ciekawość. Jesteśmy ciekawi bardzo, kto to jest, ten Jezus. Jakie on ma znaczenie? Dlaczego on w ogóle tu przyszedł? Możemy sobie zadawać takie pytania, prawda? Po co on w ogóle tu przyszedł? Kim w ogóle był? I kiedy sięgniemy po Pismo Święte, doświadczamy tam właśnie, okazuje się, że Pismo Święte daje nam odpowiedź na wiele naszych pytań. Ukazuje nam właśnie Pana Jezusa Chrystusa. I właśnie w tamtym czasie wiemy, że Pan Jezus chodził fizycznie, miał ciało i chodził po tej ziemi.
Dlatego też widzimy, że no Zacheusz, żyjąc w tamtym też czasie, chciał tego Jezusa zobaczyć. Tutaj Łukasz tak napisał, że pragnął widzieć Jezusa. Co świadczyło o tym, że on to tak napisał? W innym tłumaczeniu możemy przetłumaczyć to jako, że on zabiegał, robił wszystko, żeby zobaczyć Jezusa. Myślę, że właśnie po czym możemy poznać, że ktoś czegoś pragnie? Po jego zachowaniu, po tym, co robi. Jeśli ktoś chce wody, to idzie do kranu, on bierze szklankę i nalewa sobie wody. Widzimy, że ten człowiek pragnie wody. Teraz byliśmy na tym obozie i wiecie, bracia i siostry, po czym można było poznać, że ludzie przyjechali, aby poznać Pana Jezusa, aby słuchać Jego słowa? Po odległości, którą przebyli. To było coś niesamowitego. Byli tacy, którzy przyjechali 1200 kilometrów. Byli tacy, którzy przyjechali kilkaset kilometrów. My mieliśmy najbliżej. Ale to widać właśnie, że człowiek potrzebuje i szuka Boga i pragnie Boga z całego serca. Bo jedąc tyle, pokonując tak wielki szmat drogi, świadczy o jednej rzeczy. Ten człowiek szuka Boga. Ten człowiek chce Pana. I tutaj właśnie widzimy, że Zacheusz, on też tak właśnie pragnął. Pomimo bogactwa, które posiadał, pomimo stanowiska, które posiadał, ale chciał zobaczyć Jezusa. Czyli tak naprawdę, kiedy patrzymy się na jego zachowanie, to znaczy, że to, co posiadał, kim był, niestety nie dawało mu tego, czego on tak naprawdę chciał. I to jest takie cudowne właśnie, bo jest napisane, że Bóg włożył cząstkę tego, żebyśmy szukali Go, to w nasze serca. I zawsze tak jest, że człowiek czegoś szuka w tym świecie. I tak naprawdę nie będzie całkowicie zaspokojony, dopóki nie znajdzie Boga. I tutaj widzimy właśnie Zacheusza. I on właśnie tego pragnął. On pragnął Pana Jezusa. Pragnął Go zobaczyć, kto to jest. Zamiast siedzieć przy swoim bogactwie i ciesząc się ze swojej kariery, ale on chce zobaczyć Jezusa. A kim był Pan Jezus w tamtym czasie? Nie był wystawnych, nie miał wystawnych szat. Nie był jakimś człowiekiem, którego lektykami wożono. On chodził o własnych nogach na tej ziemi. Był cieślą. Wywodził się z takiego domu. Był prostym człowiekiem. A jednak zobaczmy, że w swojej prostocie sprawiał wielkie pragnienie w sercach ludzi. Bo ludzie potrzebują Boga. To, co Pan Jezus pokazywał, to żywego Boga. On był Synem Bożym, który przyszedł na ten świat. To nie był zwykły człowiek. To był Boży Syn, który stał się człowiekiem i przyjął postać sługi. To był ktoś wspaniały i wielki. A pomimo tego jednak, zobaczmy, że kiedy patrzymy się na jego życie, to już od samego początku, że narodził się w żłobie, to świadczy o tym, że on nie przyszedł tutaj, aby być kimś wielkim. On przyszedł, aby stać się sługą nas wszystkich. I to jest to właśnie. I zobaczmy to jego uniżenie, ta jego pokora. A jednocześnie wielki Bóg, który objawiał się w jego życiu, sprawiał gorące pragnienie Boga w innych ludziach. I to jest to właśnie. Pan Jezus jest dla nas wielkim przykładem. Jest naszym Panem. I my też tak powinniśmy właśnie patrzeć się zawsze na Niego i wieść takie życie. Nie biegać za rzeczami tego świata, które nas odwiodą od Boga i które sprawią, że nasze życie nie będzie wskazywać na Pana. Że nie będzie wzbudzać w innych ludziach pożądania Boga i tego, że ludzie szukają Boga. Nasze życie powinno być takie, jak Chrystusa, Jezusa, aby służyć, aby być uniżonym, aby Pan Bóg był zawsze na pierwszym miejscu. I tutaj widzimy, że takie pragnienie wzbudził Pan Jezus poprzez co? Nigdy wcześniej Zacheusz Go nie spotkał. To było pierwsze spotkanie. On tylko wieści słyszał o Panu Jezusie. I to jest to właśnie, żeby wieści o Panu Jezusie rozgłaszać, mówić o Panu jak najwięcej. I to sprawiło, że on zaczął właśnie pragnąć. I przyszedł, ale wielki tłum był. A że Zacheusz był niskiego wzrostu, to sprawiało mu wielki problem. Ale było tam, jak czytamy przy drodze, rosło drzewo sykomory. Drzewo sykomory ma to do siebie, że bardzo łatwo na nie wejść. Nie trzeba wielkiego trudu. I właśnie w taki sposób ta sykomora stała się takim narzędziem dotarcia i do tego, żeby ujrzeć właśnie Pana Jezusa dla Zacheusza. Zobaczmy, nie ludzie, ludzie przeszkodzili Zacheuszowi zobaczyć Pana Jezusa, ale drzewo, które tam rosło. I zobaczcie, że to właśnie Pan Bóg wychodzi nam naprzeciw, żebyśmy Pana Jezusa mogli zobaczyć.
we wszelaki sposób. Każdy, jak sobie z nas przypomni, w jaki sposób poznaliśmy Pana, to są tak różne, różnego rodzaju okoliczności, zdarzenia, nie tylko ludzie. I w jaki sposób dotarliśmy do Pana, że możemy zobaczyć tutaj Zacheusz też tak, w taki sposób dotarł, po drzewie sykomory. I tam, zobaczmy, w tych gałęziach, które były zarośnięte liśćmi, on tam siedział i wypatrywał na przyjście właśnie tego Jezusa. I zobaczmy, co się stało. Pan Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Daje się poznać tym, którzy Go pragną. I to jest cudowne, że właśnie my mamy taką możliwość. Drogi przyjacielu, szukaj Pana. Jest to czas łaski. Bóg da Ci się odnaleźć, jeśli tylko Go będziesz szukać. Jeśli Go będziesz pragnąć. Jeśli będziesz chciał Go poznać. Da Ci się odnaleźć w Bożym Słowie. Bo dzisiaj nie oglądamy fizycznie Pana Jezusa, ale mamy Pismo Święte, w którym Bóg jest, Bóg się objawia i daje nam poznać właśnie Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj widzimy, że kiedy Pan Jezus podchodzi pod to drzewo, zerka w górę i mówi do Niego: Zacheuszu, po imieniu. Pan Jezus Go znał. Niesamowita rzecz. Zna Pan tych, którzy są Jego. Zacheusz również, zobaczmy, ucieszył się, kiedy Pan, mało tego, Pan powiedział do Niego: ja chcę być u Ciebie w domu dzisiaj. Niesamowita rzecz. Bracia i siostry, jakże to jest cudowne, że Pan Bóg tak nagrodził to pragnienie Zacheusza, ta jego gorliwość została nagrodzona, to pragnienie szukania. I bracia i siostry, to jest prawdą, że kiedy szukamy Boga z całego serca, nawet pokonując setki kilometrów, Bóg da się odnaleźć. Naprawdę to jest łaska Boża, że możemy Pana oglądać. Pan daje nam siebie jako nagrodę. To jest nasza nagroda, że oglądamy Pana w życiu naszym. I kiedy widzimy, Pan Jezus przychodzi do Niego do domu, oczywiście nie podoba się to ludziom, ponieważ mówią: do człowieka grzesznego przyszedł w gościnę. Tak, i to jest prawda. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza napisał, że to jest, zaraz może przeczytam ten fragment, jest to zapisane w pierwszym liście. Prawdziwa to mowa i z całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Pan Jezus nie przyszedł do dobrych i sprawiedliwych ludzi, do tych ludzi, którzy uważają, że przez swoje własne uczynki i zasługi teraz mi się niebo należy. To nieprawda. Jeżeli tak będziesz przychodzić do Boga, Bóg się nie da Tobie poznać. Ale jeśli będziesz przychodził wiedząc, jak znikomy jesteś, że jesteś zgubionym grzesznikiem, Pan da Ci się poznać. Będziesz Go oglądał, poda Ci swoją rękę. I to jest właśnie to. Zacheusz tego doświadczył. Pomimo tego, że był grzesznikiem, ale jednak zobaczmy, że Pan przyszedł do niego do domu. I co się dzieje w życiu Zacheusza? Wielka przemiana. I to jest prawda, że człowiek zbawiony nie pozostaje, kiedy spotka Pana Jezusa na swojej drodze takim, jakim jest. To jest niemożliwe. To doświadcza wielkiej przemiany. To Pan to czyni. Wystarczy, że tylko Pan wejdzie w Twoje życie i to życie się zmieni. On to wszystko zmieni. On uczyni Cię członkiem ciała Chrystusowego. Da Ci swego Ducha Świętego. To jest niemożliwe, żeby życie nie uległo przemianie. Zaczniesz postępować inaczej. Zaczniesz żyć jak Chrystus. Postępować jak Boże dziecko. W ten sposób przyczyniając się do chwały Bożej, do uwielbienia imienia Bożego. To jest cudowne. Zacheusz, człowiek bogaty, chciwy może i na grosz, ale widzimy, że tutaj mówi: Panie, oto połowę majątku mojego oddaję ubogim. On oddaje to. Oddaje swoje rzeczy, które jeszcze niedawno, przed chwileczką były dla niego cenne. To już przestaje być cenne. Dlaczego? Bo wartością jego życia stał się Pan Jezus. On się stał dla niego najważniejszy. Nie ma większego bogactwa, bracia i siostry, jak Bóg, jak Pan Jezus Chrystus. I to jest właśnie piękne, że my tego doświadczyliśmy. I Zacheusz, zobaczmy, kiedy zaczynamy czytać historię Zacheusza, to czytamy: był bogaty, a tutaj stał się co? Biedny w oczach ludzi. Wypiera się tego, co było, co ziemskie, ale staje się bogaty w Chrystusie. I Bóg darował nam, jest napisane w liście do Efezjan, ubogacił nas w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Nie ma większego bogactwa. Jak być w Chrystusie,
To jest największe nasze bogactwo. Że nie chodzi o to, że Cię Pan Jezus uratował przed nadchodzącym sądem, ale stał się Twoją własnością, stał się Twoim życiem, stał się Twoim Panem, najważniejszy dla Twojego życia. I to stało się w życiu Zacheusza. Nie wierzmy w taką Ewangelię, która mówi, że przyjmij się Jezusa, a dalej będziesz mógł sobie postępować jak chcesz i tak samo jak ten świat wieść swoje życie. To jest nieprawda. Prawdziwa Ewangelia zwiastowana o Bożym Synu sprawia, że człowiek zaczyna żyć Bożym życiem. Zaczyna wieść życie dziecka Bożego. Bóg daje mu moc do życia dla chwały Bożej. I zobaczmy, co Pan Jezus powiedział. Dziś zbawienie stało się udziałem Twojego domu, tego domu, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Kim był Abraham? Był człowiekiem wiary, mężem wiary, który szedł za Bogiem, miał swoje potknięcia w swoim życiu, ale ufał Bogu. I to jest najważniejsze, zaufać Panu z całego swojego serca i za Nim kroczyć. Drogi przyjacielu, jest czas łaski. Wybierz to, co daje Ci Bóg w Chrystusie. To jest prawdziwe bogactwo. Nie szukaj rzeczy, które są znikome w tym świecie. Nie zmarnuj swojego życia, swojego czasu, który dał Ci Pan na tej ziemi. To jest, Bóg wyszedł nam naprzeciw. Niech On będzie uwielbiony. Dlatego nie straćmy swojego życia i my, bracia i siostry, ale służmy Panu dla Jego chwały, zwiastujmy Bożą chwałę, abyśmy mogli też być tymi, którzy wzbudzają pragnienie szukania Boga w innych. Niech nasze życie takie będzie. Dla wszystko niech Panu płynie chwała. Amen.